Jest ze mną trener Piasta Piastów, Marek Kaflik. Trenerze, gratuluję okazałego zwycięstwa. No, udało się zwyciężyć. Bardzo nam to zwycięstwo było potrzebne. Wygraliśmy zdecydowanie z przeciwnikiem, który był tylko w tej pozycji za nami. Ale udało nam się wygrać. Strzeliliśmy 8 bramek. Szkoda trochę tej straconej. Wydaje mi się, że zasługiwaliśmy już wcześniej na takie zwycięstwo, no ale... No właśnie, osoby, które oglądały mecze, mówią, że gra była lepsza niż wynik do tej pory. Czegoś brakowało. Czego? Jest łatwo powiedzieć, już... tak? Skuteczności. Dzisiaj ta skuteczność była. Brakowało nam skuteczności w każdym meczu. Tutaj jak graliśmy, stworzyliśmy sobie 3-4 doskonałe sytuacje do strzelenia bramki. Niestety nie udawało nam się tej bramki zdobyć i przeciwnik nas gonił. Ale teraz ta skuteczność wróciła dzisiaj, mam nadzieję, że wróci też. Zostawmy na moment wynik na boku. Jak trener ocenia grę? Czy była taka drużyna, którą trener myślał, przychodząc do klubu, zbudować? Jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Cały czas pracujemy nad jakimś stylem, który będzie już dzisiaj. Uważam, że stały fragment, na przykład, z którego zdobyliśmy bramkę, to było też coś ćwiczonego, które przynosi efekty i jeszcze chwila, jeszcze musimy... Trenerze, gratuluję zwycięstwa. Najbardziej okazałe zwycięstwo od 2 lat. Mamy nadzieję, że odbiliśmy się od dna i tylko będziemy szli w górę. Teraz będziemy tylko szli w górę. Dziękuję.